Proszę Państwa, tylko 3 mecze w Kieleckim Centrum Bilardowym, ale jakże ważne te pojedynki, finały w kategorii chłopców na stole telewizyjnym. Grupa juniorów starszych, Maciej Pitkowski z Warszawy i Sebastian Batkowski z Frejmu Łódź. To pojedynek w 14-1, to wielki finał dwóch zawodników, którzy pokazywali, że na ten mecz, na ten złoty medal, o który teraz stoczą bój, na pewno zasługują. Maciej Witkowski oczywiście reprezentuje Warszawę w grupie juniorów młodszych. Krystian Ćwikła, HDS Poznań i Konrad Kleinschmidt, a więc chyba największa sensacja dzisiejszych finałów. Konrad Kleinschmidt z Pool Billard Wejherowo. W grupie dziewcząt tu rywalizacja w dziewiątkę pod nieobecność Oliwii Czupryńskiej. W finale Honorata Hurnik z Frejmu Łódź i Anita Sochacka z Draganu Srock. Za chwilę rozpoczęcie pojedynku na stole telewizyjnym do 70 punktów. Ja postaram się Państwu przybliżać na bieżąco także wypadki z innych stołów, a zacznę może jednak od drogi obu dżentelmenów na stole telewizyjnym do wielkiego finału. Sebastian Batkowski bardzo okazale rozpoczął dzisiejsze zmagania. Rozmawiałem z nim po jego pierwszym meczu. Był bardzo zadowolony ze swojej gry. Miał ku temu podstawy. Dwa breaki załatwiły sprawę. Dwa breaki, jeden dobry save. Teraz wygrywa walkę o rozbicie Maciej Witkowski. Przyznam, że nie jestem pewien, czy nie ma tam możliwości atakowania tej dwunastki, no ale nie sądzę, żeby w takim momencie rywalizacja, więc w finale na taki brawurowy strzał decydował się Sebastian Batkowski. Skoro wspomniałem, że przedstawię Państwu drogę do finału obu dżentelmenów, Sebastian Batkowski rozstawiony z numerem 1 zaczął od zwycięstwa 65-23 nad Konradem Modrzejewskim, potem 65-13 w kolejnej rundzie z Mateuszem Kurem. To był ten mecz, o którym wspominałem, po którym Sebastian był tak bardzo z siebie zadowolony, no nie bez przyczyny. Teraz zobaczymy, co wymyślił. Widział tam szansę wbicia dwójki, ale myli się, proszę Państwa. O, jakież szczęście Sebastiana, że nie zostawia nic łatwego swojemu rywalowi. Potem Sebastian z Patrykiem Statkiewiczem wygrał 70-47 i ten mecz zapewnił mu awans do półfinału, w którym po dramatycznym pojedynku, ostatnim półfinale, jaki zakończył się w Kieleckim Centrum Bilardowym. Tam coś spadło, oczywiście to nie jest element gry, troszeczkę za wysoko uniósł kij Sebastian Batkowski. Jeżeli teraz spadają obrazy, to kto wie, co będzie później, ależ teraz świetne wbicie Macieja Witkowskiego. Kapitalny strzał na tej szóstce, jakież opanowanie wykazał zawodnik z Warszawy. Za chwilę pokrótce o jego przygodzie w dzisiejszych zmaganiach. Jest na bili numer 9. Ma możliwość kontynuowania podejścia. Myślę, że teraz zacznie powoli ustawiać sobie bilet w taki sposób, ażeby mieć do wszystkich z nich komfortowy dostęp. Czyżby nie szła ta dziewiątka? Coś innego zdaje się planować Maciej. Okazuje się, że chyba przeceniłem możliwość zakrywania tej dziewiątki, stąd ten save. A więc zdaje się, że 1-0 obejmuje prowadzenie w meczu do 70 punktów. Maciej Witkowski, który w półfinale pokonał po takim quasi bratobójczym pojedynku reprezentanta Bilardu Studio Warszawa Pawła Kaczmarka. Pawła, którego trzykrotnie aż oglądaliśmy dzisiaj na stole telewizyjnym i który właśnie w tej rywalizacji, którą toczył przed naszymi kamerami, dowiódł, że jego świetny start w tym roku to nie przypadek. Teraz zapewne czeka nas chwila walki na sejfy. Wcześniej jednak Maciej zaczął od dramatycznego zwycięstwa w pierwszej rundzie nad Borysem Sawą 65-64. Potem wcale nie było dużo lepiej, a 65-61 z Mateuszem Szonszorem, również wygrany mecz. Dopiero w meczu awans do półfinału
Maciej pokazał swój potencjał. Dawid Tonojan zdołał w meczu przeciwko Warszawianinowi zdobyć zaledwie 11 punktów. Obaj panowie w finale. Ależ delikatnie teraz, czy bez faulu, mam pewne wątpliwości, czy biała po kontakcie z dziewiątką odbiła się dość mocno, by dotknąć bandy. Chyba obyło się bez faulu. Niewykluczone, że będziemy musieli chwilę poczekać na to, aż zawiąże się gra w tym pojedynku. Obaj zawodnicy zdają sobie, o jak wielką stawkę grają. To już jest finał. Tutaj nie ma odwrotu. Przegrany kończy tylko ze srebrnym medalem. No, inaczej nie da się patrzeć z perspektywy finału na porażkę w tym ostatnim meczu. Jak się okazuje, to pierwszy pojedynek w historii startów obu dżentelmenów. A więc dopiero od dziś zaczną oni pisać swoją historię. Maciej Witkowski przed rokiem zdobył brązowy medal właśnie w odmianie 14-1. To jest jak na razie jego jedyny medal, no oczywiście licząc tego finału, ale teraz bicie Sebastiana Batkowskiego, przyznam, że umknęło mi, czy o to chodziło, czy tam była deklaracja. Wydaje mi się, że tak, Sebastian ani myślił spocząć na swoim fotelu. Więc choć to zagranie niezbyt otwiera grę, to jednak pokazuje potencjał Sebastiana. Teraz kolejna próba ataku na dziesiątkę i tam niewielki błąd. I ten błąd na dobrą sprawę może nam otworzyć grę. Zobaczmy. No chyba troszeczkę zapewni siebie przy tym strzale Sebastian. Owszem, gdyby udało się wbić dziesiątkę, wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej z jego perspektywy. A tak wbijanie rozpocznie nam tu Maciej Witkowski. Jest już pierwsza kula i chyba to nie będzie ostatnia kula w tym podejściu. Wziął się Maciej za porządkowanie górnej połowy stołu. Tam były trzy kule. Za chwilę zapewne nie zostanie żadna. Teraz ta feralna, jak myślę, dla Sebastiana Batkowskiego dziesiątka, którą spudłował. Nie zwalnia tempa, a Maciej Witkowski teraz daleko ucieka, ta biała bila. Na pewno nie o to chodziło, ale wciąż jest pozycja do czwórki, pozycja, z której bardzo dogodnie można rozprowadzić pozostałe kule na stole. To zdaje się jeden z najważniejszych strzałów w tym podejściu, jak kto wie, czy nie w całym meczu. Bardzo dobrze poradził sobie Maciej Witkowski. Nie wiem tylko, czy ma dostęp do jedynki. Ona wydaje się najlepszą bilą do tego, aby kontynuować podejście. Jak widzimy, wszystkie bile zgrupowane dość nisko na stole, a więc te, które stoją najwyżej, stanowią naturalne kandydatki do tego, ażeby z nich rozbijać trójkąt. Kolejny trójkąt, o ile do tego dojdzie. Całkiem ciekawie w tej perspektywie prezentuje się dziewiątka, no wręcz podręcznikowo wygląda kula z żółtym paskiem. Do tego jeszcze chwilka. Po tym, jak pozycjonuje Maciek, zakładam, że piętnastka przechodzi do prawej narożnej łuzy.
i chyba teraz dość niedokładnie. Wydaje mi się, że nie takiego kąta na ósemce oczekiwał Maciej Witkowski i teraz będzie musiał zrezygnować z tej świetnej breakowej w postaci dziewiątki na rzecz trójki. Ciężko było z ósemki pozycjonować na czerwoną kulę, stąd ta mała zmiana planów. I o ile się nie mylę, to teraz od 13 punktów zaczyna pierwszy trójkąt Maciej Witkowski i to on będzie rozwijał kolejny, ale to dopiero po reklamach. Oglądaj tvsports.pl. Na tablicy punktowej Macieja Witkowskiego w tej chwili 12 punktów. Chociaż jego break to w tej chwili już 14 oczek. Pamiętajmy, że Maciej popełnił faul w pierwszym trójkącie. Teraz bardzo dobrze skorzystał z tej breakowej trójki. I czy wpadnie ta siódemka? No jest, zdaje się, w wózie. Przesłonił nam Maciej swoją głową obraz, ale nie widzimy brązowej kuli na stole, a nie było szans, by wypadła poza plac gry, więc kontynuuje swojego breaka zawodnik z Warszawy. To cały czas nieźle wygląda. To otwarcie trójkąta z trójki okazało się bardzo dobre. Proszę zwrócić uwagę, tu chyba nie trzeba będzie nic rozbijać. Wystarczy tylko w odpowiedniej kolejności usuwać kulę, tak by kolejne bile stawały się dostępne. Bo teraz dziewiątka to nie ulega wątpliwości. Jest zagranie o bandę. Czyżby to było pozycjonowanie na czternastkę? No jest całkiem nieźle. Tylko wydaje mi się, że chyba troszeczkę inaczej wyobrażał sobie ten strzał Maciej. Nie wiem, czy naprawdę na siłę chciał grać kulę z zielonym paskiem do środka. To nie ma jednak znaczenia. Wciąż pozostaje w grze. Jest już kolejny punkt. W tej chwili break Maćka to 19 punktów. To była 20 bila wbita w tym podejściu przez zawodnika z Warszawy. Dotychczas na stole telewizyjnym najwyższy break, jaki widzieliśmy, to 28 punktów lub 29 Pawła Kaczmarka, ale wiele wskazuje na to, że Maciej jest w stanie pobić ten wynik. Udostępnił sobie 15. Już tylko 2, 4, 6 kul na stole z tego trójkąta. Powoli trzeba by się zastanawiać nad bilą breakową. Na pewno nie będzie to piątka. Ona znajduje się właśnie w polu trójkąta. Myślę, że warto zastanowić się nad jedynką i piętnastką. A więc jedynka będzie breakową. Chociaż teraz za mocno i są problemy, proszę Państwa. Oczywiście ta piątka jest do wbicia jak najbardziej. Zdecydowanie łatwiej byłoby wbijać jedynkę, ale to niejako uniemożliwia kontynuowanie breaka po kolejnym trójkącie. Atak na piątkę, pewne wbicie, dwie bandy. Trzecia, czwarta i chyba będzie bardzo dobrze. No świetnie wybrnął Maciej Witkowski. W tej chwili to on jest rekordzistą pod względem breaka na stole telewizyjnym. To już, proszę Państwa,
27 punktów, no troszeczkę się zagalopowałem, jeszcze kilku oczek brakuje, ale nie widzę przeszkód, by po przerwie Maciej dopełnił tej formalności. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jest breakowa, ależ teraz błąd Macieja Witkowskiego. Świetnie rozproszyły się te kule. Chociaż nie Maciej będzie czerpał z tego korzyści. Zobaczmy, minimalnie pomylił się. Nie dociął delikatnie tej jedynki. Ostatecznie żółta kula pozostaje na stole. A to najlepsze z możliwych wiadomości dla Sebastiana Batkowskiego. Zaczyna od siódemki. 26 do 1, tak brzmi w tej chwili wynik, ściślej rzecz ujmując, po tym strzale Sebastiana 26 do 2. Zajrzyjmy może na inne stoły. Krystian Ćwikła prowadzi z Konradem Kleinschmidtem 15 do 13, a więc na razie faworyt jak najbardziej w grze. Tutaj mecz toczy się do 60 punktów. W finale dziewiątki dziewcząt Honorata Hurnik prowadzi 2 do 0 za Anitą Sochacką. Jednak myślę, że niewiele możemy wyrokować na podstawie tego wyniku. Mieliśmy okazję przekonać się, jak nieobliczalny jest bilard dziewcząt i jak nieobliczalna jest sama Anita Sochacka. 5 do 0 w półfinale mówi wszystko. A to właśnie te trzy pojedynki, które teraz trwają. Szanowni Państwo, Maciej Witkowski, który teraz na pewno rozpamiętuje swój błąd, chociaż nie jest to najlepszy pomysł. Na to przyjdzie czas po meczu. Co ciekawe, w bilard gra, proszę mi uwierzyć, dopiero od 4 lat. Do tej pory zdołał zrobić breaka na poziomie 97 punktów. Tak jak wspominałem, zdobyć medal Mistrzostw Europy Juniorów, a także zostać wiceliderem rankingu Junior Tour. Liderem jest jego rywal Sebastian Batkowski. Także powiedzmy, że Maciej to dość późno odkryty talent, ale i takie talenty stać na zaskakiwanie. Dość tylko wspomnieć o ubiegłorocznym srebrnym medaliście Mistrzostw Świata w dziewiątkę, Chińczyku Li Hiwenie. Ten gentleman w bilard grał od zaledwie 6 lat. Po 6 latach gry zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w dziewiątkę. Teraz natomiast świetnie Sebastian uwalnia sobie kolejne kule. No dość szczęśliwie udało się tak pozycjonować, że jest bufor bezpieczeństwa w postaci jedenastki. Troszeczkę chyba wbrew woli Sebastiana toczyła się ta biała bila. Zdaje się, że kolejny punkt na koncie którejś z dziewcząt. Słyszeliśmy gromkie brawa, a nie sądzę, by skończył się finał juniorów młodszych. Tam Konrad Kleinschmidt odrabia straty. W tej chwili wynik to 15-13 dla zawodnika z Poznania. Zobaczmy jednak, jak poczyna sobie Sebastian Batkowski. Na stole pozostają 4 kule, a więc jego break w tej chwili to 11 punktów. Teraz kluczowe pytanie, z której bili rozbijać kolejny trójkąt. Troszeczkę chyba za krótko do tej czternastki i zarówno udało się uniknąć jednak kontaktu z trójką. Zakładałem, że to będzie sytuacja, która troszeczkę skomplikuje pozycjonowanie na bilę breakową. Jednak wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o rozwój tego breaka w przypadku Sebastiana. Konrad Kleinschmidt prowadzi już 26 do 15, a więc zmieniły się losy rywalizacji w grupie juniorów młodszych. Tymczasem świetnie pozycjonuje na bilę breakową Sebastian Batkowski. Zobaczmy to jeszcze raz. 15 punktów w breaku i wszystko wskazuje na to, że po przerwie zobaczymy kolejne. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry, graj i wygrywaj! Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami!
A Sebastian Watkowski ze świetnej strony pokazał się już wczoraj, zdobywając srebrny medal. A powiedzmy, że on padł ofiarą tej sensacji, którą należy określać złoto zawodnika z Częstochowy, który dzisiaj po dwóch meczach zakończył rywalizację w 14-1. Sebastian już wczoraj niemal obiecywał mi, że dzisiaj będzie złoto. Na razie wiele na to wskazuje. Z odpowiednią siłą, z odpowiednią rotacją, proszę zobaczyć, jak idealnie ta biała wraca na środek stołu. Oczywiście trójka w łuzie, kilka bil uwolnionych z tego trójkąta. I na pewno saldo Sebastiana za chwilę się powiększy. Teraz zdaje się, Sebastian będzie próbował otwierać kolejny bilet z bili numer 12. Taki kąt zostawił sobie na połówce z różowym paskiem. Oj, nie wiem, czy o to do końca chodziło. Nie wiem, czy Sebastian z premedytacją pozycjonował tak, by wykorzystać tę stosunkowo ciasną przestrzeń między 13 a 7. Na szczęście dla niego wszystko wciąż wygląda dobrze. Ma możliwość zagrywania dwójki. Teraz próbuje otwierać, ale czy nie pechowo, czy nie zakopał się tam z tymi bilami? No chyba ma szczęście, chyba jest jedenastka, jest na pewno jedynka. Uniósł się lekko Maciej Witkowski, on też ma prawo wiedzieć, jak poczyna jego rywal. Co też się dzieje na stole. Atak na jedynkę. Ależ spory błąd Sebastiana Batkowskiego. I kolejna szansa przed Maciejem Witkowskim. 26 do 15. No teraz troszeczkę więcej punktów na koncie Sebastiana Batkowskiego, ale wciąż prowadzi zawodnik z Warszawy. I wiele wskazuje na to, że za chwilę ta przewaga będzie jeszcze większa. O sporo pracy jeszcze przed Maciejem Witkowskim w tym układzie. Wiele bil wciąż niedostępnych. No to zagranie chyba nie było tak wydajne, jak oczekiwał tego Maciej. Udało się uwolnić tylko 15. A teraz jedyny wariant ofensywny, co oceniam z perspektywy, w której się znajduje, to kombinacja 9 i 14. Właśnie takie zagranie rozważa teraz Maciek. Oj, nieudana ta kombinacja, zobaczmy ten błąd. Niewiele tam brakło, by czternastka znalazła drogę do łzy. Ostatecznie marnym pocieszeniem dla Macieja Witkowskiego jest to, że zostawia swojemu rywalowi długi strzał na początek. Ale radzi sobie wybornie z tą czternastką i teraz troszeczkę szczęścia. Biała zatrzymuje się na piętnastce. Delikatne uderzenia kijem w stół, co oznacza przeprosiny za szczęśliwe zagranie. Wszystko wygląda dobrze, jeżeli chodzi o ten układ, z którym mierzy się Sebastian Batkowski.
Bardzo dynamiczne zagranie na stopa. Teraz zapewne bila numer 10. Maciej Witkowski w historii swoich startów w rozgrywkach juniorów ośmiokrotnie grał w odmianę 14-1, wszystkie pojedynki w ubiegłym roku. No całkiem korzystny bilans Macieja, 6 wygranych, 2 przegrane. Ma na rozkładzie właśnie w tę odmianę Mateusza Szęszora, Damiana Dule, Marcina Wacha, Oskara Karpińskiego akurat nie. Z Oskarem właśnie przegrał walkę o finał w ubiegłym roku w Mistrzostwach Polski. Pokonał także Roberta Zagozdona, Krzysztofa Derendarza, Krzysztofa Dybałę i Kamila Szonszora. A więc nie zgorsi rywale na rozkładzie Marcieja Witkowskiego. Teraz jak zapracowało to zderzenie te białej z siódemką? No na niekorzyść Sebastiana Batkowskiego, tak mi się wydaje, dość wysoko brązowa kula. I ten kącik, który może utrudnić bezpośrednie wpadnięcie z białą w trójkąt. Zobaczymy, jak poradzi sobie Sebastian, ale dopiero po przerwie. Sebastian Batkowski w ubiegłym roku stoczył aż 11 pojedynków w 14-1. Może się poszczycić zwycięstwem m.in. nad Bartoszem Rozwadowskim w Mistrzostwach Polski Mężczyzn. No to na pewno cenne zwycięstwo. Jednak jego skuteczność w rywalizacji w tę odmianę w ubiegłym roku była nieco niższa niż miało to miejsce w przypadku Macieja Witkowskiego. Na 11 rozegranych pojedynków aż 5 przegrane. Sebastiana ogrywali m.in. Marcin Wach, a więc ten sam zawodnik, którego pokonał Maciej Witkowski. Wrócimy jednak do tych statystyk, zobaczmy. No, niestety dla Sebastiana ziścił się ten czarny scenariusz, który pobieżnie nakreśliłem. Nie najlepszy kąt na siódemce i nie udało się trafić w trójkąt, a więc tylko jeden punkt w tym podejściu i chyba chwila gry na odstawne. To nieuniknione. Z kim to jeszcze przegrywał Sebastian Batkowski w ubiegłym roku? Z Oskarem Karpińskim. A więc zdaje się z mistrzem Polski w 14-1, a przynajmniej z finalistą ubiegłorocznym. Pokonał natomiast m.in. Michała Muklewicza, Dawida Rysia, Mateusza Szonszora, Bartosza Rozwadowskiego, o czym już wspominałem. Na tych 5 porażek, o których również mówiłem, złożyły się mecze z Wojciechem Szewczykiem, Markiem Derkiem, Marcinem Wachem i Adamem Czaplińskim. Także zawodnicy, z którymi porażka naprawdę nie smakuje tak gorzko, jak mogłaby smakować w przypadku nieco mniej renomowanych nazwisk. Czy to będzie faul? Okazuje się, że nie, chociaż blisko tam było. Sebastian teraz zmienia taktykę gry odstawnej. Nie stara się podprowadzić białej pod górną bandę, stara się zacząć powoli uwalniać bile. Liczy na to, że prędzej czy później Maciej Witkowski się pomyli, że któraś z tych bil, które uwolnił Sebastian, zapracują na korzyść zawodnika Frejma Łódź. Podobny plan zapewne ma Maciej. Jednak ta trzynastka pod bandą sprawia, że coraz trudniej o skuteczny save. Zajrzyjmy tymczasem na inne stoły.
tutaj wciąż status quo. Konrad Kleinschmidt prowadzi 35-21 z Krystianem Ćwikłą. Teraz odstawna, która wiąże się z faulem w wykonaniu Macieja Witkowskiego po kontakcie z którąś z kolorowych kul. Żadna z bil nie dotknęła bandy. Sebastian niejako daje szansę na rehabilitację, na wypracowanie lepszego rozwiązania swojemu rywalowi, posyłając bez faulu białą niemal w to samo miejsce, z którego przed chwilą zagrywał zawodnik z Warszawy. Honorata Hurtnik tymczasem coraz pewniej zmierza do zwycięstwa w finale Mistrzostw Polski Dziewcząt. 3-1 już prowadzi za Anitą Sochacką, ale myślę, że i ten wynik nie pozwala nam wskazywać faworytki. Teraz moim zdaniem duży błąd Macieja Witkowskiego na odstawnej. Sebastian Batkowski ma spory wybór, spory w tej sytuacji, bowiem aż dwie kule. Dwójka i trzynastka, to od której z nich, zapewne od niebieskiej, rozpocznie swoje podejście zawodnik frame'u Łódź. Bardzo pewnie, bo to pozycjonowanie w mojej opinii nie rozwiązuje wszystkich problemów w tym podejściu, ale na pewno przybliża Sebastiana do tego, by grę uczynił łatwiejszą i komfortową. Teraz delikatnie do czwórki. Wypracował sobie też dość dobry kąt zawodnik frame'u Łódź, by rozbijać z różowej kuli pozostałe na polu trójkąta bile. Bardzo spokojne było to pozycjonowanie na czwórkę. Ja szybko zajrzę na nasz profil na Facebooku, sprawdzimy, czy ktokolwiek obstawiał hipotetyczne zwycięstwo Honoraty Hurtnik. Oczywiście ta wygrana w dziewiątkę nie stała się jeszcze faktem, no ale coraz do niej bliżej. To może za chwilę, bo teraz istotny strzał. Sporo tej rotacji, dość miękkie uderzenie. Czwórka w łuzie, ale chyba dość pechowo rozeszły się te bile, zobaczmy. Nie ma chyba mowy o bezpośrednim zagrywaniu jedenastki. Jest za to szansa na rozproszenie tych bil, ale to wymaga kombinacji, bardzo trudnej kombinacji. 10 w 11. Sebastian zdaje się mierzy odstawną. Oj, i nie wiem, czy tym razem to on nie zostawia szansy na wbicie jedenastki poprzez jedynkę, tym razem Maciejowi Witkowskiemu. Maciej na pewno ma w pamięci podobnej trudności strzał, podobnego gatunku, na którym się pomylił. To umożliwiło Batkowskiemu odrobienie części strat. Chyba jednak coś innego planuje zawodnik reprezentujący Warszawę, zawodnik niezrzeszony, który oprócz brązowego medalu Mistrzostw Polski ma także Mistrzostwo Polski UKS-ów. Witamy w strefie telewizyjnej sędziego Jana Niewękowskiego. To on będzie czuwał nad tym, żeby tutaj nie zaistniał faul. Zagranie z powietrza. Oj, znowu błąd Macieja Witkowskiego. Bardzo odważna decyzja, ale decyzja, powiedziałbym, wręcz szalona. Pamiętamy takie zagranie Tomasza Kapłana podczas Mistrzostw Europy, podczas jego marszu po srebrny medal w czternastkę. Wtedy błąd, który popełnił Kapłan, to był, zdaje się, mecz z Dawidem Alkaidem. Nie zemścił się w postaci porażki. Być może Maciej Witkowski liczył przed tym zagraniem, że jego błąd nie przyniesie tak opłakanych skutków. Myślę jednak, że Maciej Witkowski to nie Tomasz Kapłan. Dość dobrze radzi sobie Sebastian Batkowski, chociaż teraz ten kącik na dziesiątce chyba ciut za duży, by z wykorzystaniem tylko jednej bandy rozwijać trójkąt. Jest zagranie na dwie bandy. Okazuje się, że jakąś wolną bilę dostrzegł tam jeszcze zawodnik frame'a Łódź. Tą bilą jest zapewne piętnastka. Udało się otworzyć z kuli z brązowym paskiem wszystkie niemal bile.
No świetnie teraz zagrał Sebastian, on wie po co tu przyjechał, on zdaje sobie sprawę jaki cel postawił sobie na rywalizację w 14-1, a także na pozostałe, ale bardzo był rozdrażniony po tym przegranym wczoraj w finale. To nie była oczywiście agresja, to była czysta sportowa złość, to były te emocje, które zwiastowały, że Sebastian dzisiaj będzie jeszcze lepszy niż wczoraj. Oczywiście nie mamy pojęcia, jak przełoży się to na wynik finału, ale Sebastian był piekielnie zmotywowany i od samego początku dzisiejszej rywalizacji dowodził tego, że jego interesuje dzisiaj tylko złoto. Srebro to raczej nie jest medal, który zadowoli go w rywalizacji w 14-1. No póki co wszystko ma w swoich rękach. To on jest na minimalnym prowadzeniu. To on jest przy stole, to on ma czysty układ. Sebastian potrzebuje jeszcze 39 kul. I chyba zgodzą się Państwo, że to nie jest break, który zwala z nóg. To nie jest break, który jest poza zasięgiem Sebastiana Batkowskiego. No ma teraz problem Sebastian, by złożyć się do tej dziewiątki. Proszę zobaczyć jednak zagranie fair play. Maciej Witkowski, choć w jego interesie nie jest dobra gra Sebastiana, udostępnia mu swoje akcesorium do wycierania kija. Naprawdę godna sportowca postawa. Sebastian w konsekwencji tego, powiedzmy, lekkiego zamieszania ze sprzętem jednak pozostaje przy stole, jednak pozbywa się dziewiątki. Świetna pozycja do szóstki i z trójki, ale to za chwilę oczywiście zawodnik Frame Łódź będzie pozycjonował na ósemkę, z której postara się rozbić kolejny trójkąt. Zobaczymy, czy nie za daleko to cofnięcie. No chyba jest dobrze. Rozbicie Sebastiana Batkowskiego zobaczymy po reklamach. ...41-27, tak brzmi aktualny wynik. Wciąż przy stole Sebastian Batkowski. Sebastian, który nie może być chyba do końca zadowolony z tego rozbicia. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał. Ósemka w wózie. Jak widzieliśmy, ten gest, on znaczył ni mniej, ni więcej niż tyle, że chciałby Sebastiana, żeby biała potoczyła się nieco dalej. Co to było? Zobaczmy koniecznie powtórkę. Czy to było kombi w dwunastkę? To był strzał w czwórkę. Przyznam szczerze, że tak minimalnie drastał Sebastian tę czwórkę, że nawet nie zauważyłem, by biała miała kontakt z różową kulą, ale kapitalnie zagrał Sebastian Batkowski. Proszę Państwa, to jest zagranie, które mówi nam, że jeżeli wygra Sebastian Batkowski, to nie będzie żadnej sensacji, to będzie naprawdę zasłużony wynik. Oczywiście jedno zagranie nie przekreśla szans Macieja Witkowskiego na odniesienie zwycięstwa, ale otwierając ten układ, Sebastian staje przed bardzo realną szansą na zdobycie 15 kolejnych punktów, a więc przybliżenia się, i to znaczącego przybliżenia się, do 70 oczek, które gwarantują zwycięstwo, a w tym przypadku złoty medal. Kapitalnie zagrał Sebastian Batkowski, naprawdę poradził sobie z tym błędem dość sporym, jak widzieliśmy na pozycjonowaniu. Wybrnął z tej sytuacji idealnie, ależ jak mocny musi się czuć zawodnik Frame'a Łódź, skoro zdecydował się na taki wariant. Tam bardzo wiele rzeczy mogło pójść nie po myśli Sebastiana. Wystarczyło chybić tę czwórkę i do tego korzystnego układu podszedłby Maciej Witkowski. On też wiedziałby co zrobić z tak rozproszonymi kulami na stole. Tymczasem Sebastian już teraz rozwiązał wszelkie wątpliwości i teraz będzie zbierał dość obfite plony swoich świetnych zagrań. Myślę, że za chwilę ten wynik
przekroczy 50 punktów, mówię o tabliczce na stoliku Sebastiana. Zajrzyjmy tymczasem na inne stoły. Konrad Kleinschmidt nie zwalnia tempa, 47-37, a więc zawodnikowi z Wejherowa brakuje zaledwie 13 punktów do zdobycia złotego medalu. Krystian Ćwikła jest tylko nieco dalej od tego celu, jemu brakuje 23 oczek. Anita Sochacka nie odpuszcza rywalce ani na krok, przegrywała już 3-1, ale jest 3-2. To, co dzieje się na stole telewizyjnym, mają Państwo okazję podziwiać na swoich monitorach. I wierzę, że bawią się Państwo tak dobrze, jak my tutaj w studio. Ciekaw jestem, którą z Bill Sebastian zaplanował jako breakową. Wydaje mi się, że najrozsądniejszy wybór padłby na 11. Teraz chyba 1. Wydaje mi się, że najłatwiej na breakową bilę, na tą z czerwonym paskiem, byłoby pozycjonować z 7, ale kto wie, jak teraz to się skończy. No dość duże to cięcie na 6. Jednak radzi sobie Sebastian, a więc dobrze odgadłem jego zamiary. Kolejne 15 punktów za chwilę może stać się faktem. Na stopa, czy tak to chciał Sebastian Watkowski? Proszę Państwa, przekonamy się po przerwie. Proszę Państwa, 43 minuty, a zawodnicy zdążyli wbić łącznie 83 bile. Pamiętajmy o tych kilku faulach, które zmniejszają ten dorobek. Pamiętajmy także o tej koniecznej, wręcz nieuniknionej przy rywalizacji w 14-1 na pewnym poziomie gry na sejfy. Rozbicie Sebastiana Watkowskiego było dość dobre, ale teraz gubi troszeczkę pozycję zawodnik z Łodzi. Ma jeszcze w odwodzie dwójkę, którą grając do końca otworzy sobie przynajmniej kilka kul. Na ten wariant się decyduje. Jest dużo górnej rotacji. Świetnie to wszystko zapracowało. Bezbłędne wbicie dwójki. Kolejne bile do dyspozycji Sebastiana w tym breaku. Breaku, który przyznam szczerze, straciłem rachubę, ale zdaje się, że już przekroczył wartość 30 punktów. Na pewno Sebastian najlepiej będzie wiedział, ile udało mu się zrobić. W końcu zapisuje to w protokole. Dawno nie było konieczności zasiąść do stolika, jeżeli chodzi o Sebastiana Watkowskiego. No i teraz problem. Teraz ciężkie złożenie do 12. Zdaje się, że szuka pomocnika. Jest jakaś pomocna dłoń. Dostaje pomocnik z takim wyższym mostkiem. To będzie najtrudniejszy, powiedziałbym, kryzysowy moment tego breaka. Strzał przed Sebastianem bardzo trudny. Jeśli poradzi sobie z tym, to wszystko powinno wrócić na odpowiednie tory, ale radzi sobie wyśmienicie. No Sebastian Watkowski chyba nie zamierza odejść do stołu, dopóki ktoś mu nie powie, że przekroczył 70 punktów. Wygląda, jakby był w takim transie, że sam nie będzie w stanie tego stwierdzić. Chyba dopiero głośne oklaski uświadomią mu w tym, co zrobił. Oczywiście nie możemy przesądzać jeszcze wyniku, ale bardzo dobrze wygląda gra Sebastiana Watkowskiego. To trzeba przyznać. W tej chwili ma już 62 punkty, a więc tylko te kule, które
ma na stole powinny wystarczyć do zwycięstwa. Proszę Państwa, to będzie, zdaje się, drugi mecz Sebastiana, w którym wystarczają mu dwa podejścia, by zwyciężyć. Tym razem to zwycięstwo zdecydowanie cenniejsze, bowiem gwarantujące Mistrzostwo Polski. To Maciej Witkowski lepiej zaczął ten mecz, to nie ulega wątpliwości. To on objął prowadzenie 27-0, właściwie do jednego. Potem jednak zdarzyły się błędy, potem Sebastianowi udało się odrobić kilkanaście punktów. Ale to jeszcze nie była gra, która zadowalała Sebastiana. Kolejne punkty okazują się początkiem breaka, który trwa do teraz. Jest już szóstka. Proszę Państwa, mogę się mylić w rachubie, ale chyba czterech kul brakuje Sebastianowi Batkowskiemu, przepraszam. Oj, jak to powiedział Adam Gajda, to jest łódzki dzień w Kielcach, wiele w tym prawdy. Honorata Hurnik i Anita Sochacka, które grają w finale dziewiątki, to zawodniczki z województwa łódzkiego. Sebastian Batkowski to rodowity łodzianin. I proszę Państwa, Bila na finał, czy jednak brakuje kilku kul? Przyznam, że nie wiem, straciłem rachubę. Chociaż wiadomo, wymóg jest taki, by ten trójkąt ustawić. Za chwilę Maciej Witkowski, który zmienia wynik, obwieści nam, ile brakuje punktów jego rywalowi do zostania mistrzem Polski. 69, a więc to jest tylko formalność, proszę Państwa. Sebastian wcale nie będzie musiał otwierać tego trójkąta. Ta siódemka to jest siódemka na wielki finał Mistrzostw Polski. To jest siódemka na złoty medal, tak bardzo upragniony przez Sebastiana. Medal, na który Sebastian czeka od wczoraj. To było bardzo długie oczekiwanie. I niepewnie, ale mamy Mistrza Polski. Kapitalna gra Sebastiana Batkowskiego. Dwa podejścia, które załatwiają sprawę. Wielkie też brawa dla Macieja Witkowskiego, chociaż to był najbardziej niepewny strzał w całym finale w wykonaniu Sebastiana. Do zobaczenia jutro 8 bil.